cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio, witam was w kolejnym odcinku z FIFA 14 Ultimate Team. Od razu mówię, że w opisie macie link do strony internetowej, w której możecie kupować coinsy przez SMS-y. I taka sprawa, bo miałem sobie dzisiaj kupić te 250 tysięcy coinsów, ale niestety nie udało mi się. Według moich planów niestety nie wyszło, to musiałem sobie kupić najtańszą stawkę coinsów. No cóż, tutaj dopakowałem jak zwykle moją Brazylię, żeby nie była zmęczona przy każdym kolejnym meczu ligowym. Dlatego też już może ruszamy od razu. Jeżeli chodzi o Meksykanina zielonego, to ja go będę w najbliższym czasie wystawiał za jakąś porządną cenę. Nie wiem, jeżeli oczywiście wszystko mi wyjdzie według mojego planu, to go wystawię może od 50 tysięcy do 100. W zależności oczywiście jak to wypali, ewentualnie od 25 do 50. Dobra, przejdziemy już do sezonów online. Mamy 8 punktów i to jest całkiem nieźle dla nas, bo to znaczy, że jeżeli teraz wygramy znowu, to mamy już gwarantowany awans, a jeżeli pójdziemy wyżej na szczyt, to mamy zasłużony tytuł mistrza Ligi 9. Zaczynamy już meczek. Nasza liga tu, Brazylia gotowa, aby zjechać kolejnego noba. Zobaczymy, jak to wszystko się stanie. Powiem wam tak, opening pack był całkiem niezły. Tylko myślałem, że wypadnie mi coś lepszego, ale no cóż, musiałem się pogodzić z tym, że mi wypadło to, co wypadło, czyli tam coinsy, herby, ubrania. No co, przeciwnik znowu opuszcza mecz, no kurde, takie to jest drażniące. Ale tak czy siak, no jakoś nam to idzie. Ale naprawdę, po Brazylii nie sądziłem, że oni aż tyle osiągną. Dobra, zaczynamy. Oczywiście sobie pójdziemy, no może lepiej zrobimy te żółte, tak. Pójdziemy tymi, bo żeby mi się kolory nie mieszały. O Boże, o jaka bieda, o jak cię już zjechałem, kolego. Oj. Już po tobie. Przecież tu masz takie nasrane gówno, jak od czarnucha normalnie. No jesteś skończony i tyle. Jeśli uda im się. Boże, jaki biedny stadion. Zapewnią sobie awans. Już mamy awansik na zawołanie. Przecież tutaj mamy przeciwnika noba totalnego. Ja pierdo. No kurde, ale ma dobrego bramkarza. Dobra, ale przecież my będziemy mieli tu piłkę cały czas praktycznie. Ładnie, podaj mu to. No, gdzie wybiegacie, łajzy? Tej, no, bo kurde, oni będą chcieli dojść tutaj. Macie się nie dać zwieść ich zmysłom. Ronaldinho łatwo przechwytuje to podanie. Wcześniej przeczytał intencje przeciwnika. Dobra, Hulk, pierdli. Tej, no, znowu, kurde. Przecież mi zdeptają zaraz tego Hulka. Ej, no, co robicie? Nie potraficie brązów przepchnąć? Wstydzilibyście się. Dobra, Willian, zrobisz dośrodkowanie. Pięknie. No, było blisko. O! To było niebezpiecznie dla niego. Moment. Zaraz go zaskoczymy rożnym. I się skończy. Pięknie, Thiago Silva, 9. minuta. Zajebista główka, kapanie, kapitanie. Pięknie. Thiago Silva już po raz drugi dla mnie strzela gole. Zajebiście. Oj. No słabiutko. Pięknie, Thiago Silva, brawo. Mamy już gwarantowany awans. Nie ma co. Te, co kombinujesz? Won mi stąd. Ramirez, podaj mu. Dobrze. Ich Ulk, biegnij. Lepiej będzie jak dośrodkujesz. Proszę bardzo. Jak Ramirez pierdolnął 12 minuta, ja! Jakie to było kozackie! Brawo! Brawo, 2-0 dla Scorpio LG. Zajebiste!
Me gusta. Jakie to było bombastyczne, nie. Ło, aż mi się adrenalinka podniosła, powiem wam szczerze. Kurwa, nie, no, sorki za te. Ale no ja, po prostu nie, to są te takie emocje, że po prostu, no inaczej nie ma, nie da się. No Hulk, Ulk, biegnij, pięknie. Ulk, Ulk. Dobrze, pięknie. Pierdlni. Ooooo, no co tam, co tam. I tak 2-0 dla nas. Gówno nam tu robią. W ciągu 3 minut żeśmy im strzelili 2 bramy. To jest naprawdę rekord. Ale on tu gówno nam zrobi, przecież to jest noob, jak ich mało. No dobrze, Dawidek. Może być. Ujdzie jeszcze. Nie załamuj się psychicznie. On tu ma jakieś naprawdę. Co znowu? O, dobra, masz szczęście. Jest, pięknie, 2-0, 17 minuta. Jedziemy ich jak chcemy. Oskarek, biegnij. Teraz twoja kolej. A z daleka może. A, nie wyszło. Loris obronił. Kurde. Uważać. Dani Alves, podaj do niego. Dobrze, Paulinho. Teraz Ramirez. Ale Ramirez w końcu strzelił petę ładną. No, pokazał. Pokazał, że tutaj zastępuje Neymara. Dobra. Ramirez po raz drugi. Nie wierzę! Nie wierzę, nie ma gola, a było tak blisko. Nie wierzę. Tak ładnie to wyglądało. No kurde, znowu nie wychwycił tej piłki czarny Ramirez. No cóż, ale strzelił i tak kozacką petę, dlatego szacun dla niego. Dobrze, pięknie. Ramirez, podaj mu to. Dobrze. William, no, William, William. Kurde, nie ma. Nie ma jeszcze. A byłoby 3-0 już. A i tak już ładnie jesteśmy z wynikiem. I pierdylni Ramirez. Oj, obronił. Oj, oj, oj. Coś się zaczyna starać. Dobra, pierdylni takiego rożnego. O Boże, znowu poprzeczka. Ale tu emocje się dzieją. Ładnie Dani Alves. Pierdylni z daleka. Kurde, no. Hulk, Ulk, Ulk. Kurde, znowu obronił. I kolejny rzut rożny. Normalnie my tu dominujemy nad nim. Nie ma co. Ronaldinho. O, Paulinho, jak blisko. No nie, no. Dobrze, jest. No niestety, jak Paulinho jest taki wysoki, to się nie dziwić. Tej, no, podaj mu Thiago. O, ładnie. I Ramirez. O kurde, bronią się. Ale ładnie i tak jest epicko. No i mamy gwarantowany awans, no. Wow, William z główeczki chciał się popisać. Ale mu nie wyszło, no panie. Jakby inaczej. Dobra, bronić się, no bronić się. Thiago, kapitan tu musi wszystko zrobić. Dobrze, Ramirez. Pierdylni z daleka. Oj, nie wyszło. Ale próbujemy, no po prostu próbujemy. Nie chcę mieć wysokiego wyniku, ale po prostu chcę też raz z daleka pieprznąć, tak. No, jakby było tylko więcej precyzji w tym wszystkim, to... No nie masz szans z moją obroną, panie Nobie. To jest, kurde, najlepsza defensywna drużyna reprezentacyjna, jaką chyba widziałem. Dobrze, Ronaldinho, kurde, przepchnęli. Faul, kolego. Dobra, my tu dośrodkujemy. On zrobi piękne dośrodkowanie. I on z główeczki prawie by strzelił, ale chyba... No niestety nie wyszło. Za mocno Ronaldinho to zrobił. Dobrze, ale jeżeli przeciwnik zrobi rage quita, to tym lepiej dla mnie, bo 3 punkty będą. Pff, ty chyba głupi jesteś. Ty się naprawdę tym brązem stuknij. Nie z moim Jeffersonem, który wszystko broni do perfekcji. No może prawie wszystko, ale od Higuaina nie obronił, no bo wiadomo, Higuain to też taki równy przeciwnik, dlatego... Dani Alves, pięknie. Dobra, Ulk, biegnij, dośrodkujesz.
O ile ci nie przepchną. Oj! Co jest? Co? Co? O, dobrze mu tak. Kugo, Hulka mi faulował. Ty kurpało je rąbana. No kurde, kontuzja. Przecież to będzie kontuzja jak nic. Jaki porąbany chyba koleś jest. A no nie wyszło. I moje. Dobra, biegnij tam najbliższy mi zawodnik. Tu podaj. Dobra, Marcelek dośrodkuj. No kurde, co ty robisz, Marcelek? Kto ci kazał tak fejlować? Dobra, Dani Alves z daleka, bo na mundialu też potrafił z daleka strzelić, ale nie wychodziło mu za każdym razem, ale ma tą siłę Dani Alves. Uważać. Kurde, uważać! Marcelek, wykop to. Co lagujesz? Nie. On chyba już rage quita zrobił. Dobrze, czyli rage quit rozumiem i 3 punkty dla mnie. Oj, słabiutko. Bardzo słabiutko. No, rage quit. No, to dziękuję bardzo. 3 punkty dla mnie i pewny awans. I jeszcze dzisiaj możemy nawet, kurczę, connection lost. Co kur... Co? Ej nie, no bez jaj. Bez jaj, że mi meczu nie zaliczyło. Co za gówno rąbane. No kurde, jakie funkcje sieciowe stracone. Nie no, wy chyba se żartujecie. Wróciłem już. Po 2 godzinach. Bez internetu. Normalnie myślałem, że coś zniszczę. Ale musiałem się w cierpliwość uzbroić. A ja oczywiście jeszcze zapomniałem o tym, że mam coś takiego jak otwieranie paczek. Sobie otworzymy jedną na poprawę humoru. Może mi jakiś ciekawy piłkarz wypadnie. No nie wiem, ale kurde, jestem taki zły. Pogoda tak źle dzisiaj na mnie działa, że jest to po prostu katastrofa. Dawać mi coś ciekawego. Oczywiście mi dało jakieś syfy. Ale nie mogę narzekać, jak zwykle. O, dobrze, super. Aż jestem zadowolony normalnie. Dobra, to tak. No wszystko dajemy no do klubu, no co zrobimy? Dobra. Przynajmniej otworzyłem już dzisiaj jedną swoją paczkę. I tyle mi starczy. Okej, no jestem zły, bardzo zły. Bo to teraz tak strasznie wpłynęło na los mojej wygranej. 2 do 0 były. 2 do 0 i kurde, pieprzone internety się musiały rozłączyć. No i lipa. Po prostu lipa. O jeden punkt spadłem, bo tutaj widzę, czy nic nie spadłem, tylko po prostu granica się jakby obniżyła. No i teraz mamy problem do cholery. Dobra, trzeba będzie jeszcze raz tego mecza rozegrać. Bo to jest katastrofa. Żeby mi kurde neta tym razem nie wywaliło. O, wszyscy mają po 99, czyli nikt nie jest zmęczony. O, chociaż tyle dobrze. No ja myślałem, że to przeciwnika wywaliło, że to ja dostanę 3 punkty. Ale chuja. To ja musiałem na tym ucierpieć. No, to oczywiście jeszcze mi nie wyszuka gracza. Bo kurde, jakby inaczej. Nic zapewne nie zmieniałem z piłkarzy. Kurde, ale no ładnie grali, no. Ramirez przede wszystkim pokazał, że potrafi, że ma tą swoją zdolność. Pomimo tego, że nie musi być napastnikiem. Kurwa. Weź no, kurde, znajdź mi przeciwnika. Może jak mi znajdzie tego samego noba, to go zjadę. O, brawo. Weźmy takie niebieskie. Ale jak mnie nerwy będą brać, to normalnie będzie katastrofa. Dobra. Pół biedy mamy za sobą, bo on tu nie ma takich świetnych piłkarzy, jakby mi się tu wydawało, więc myślę, że nie będą mi sprawić problemu. Z grania miałem w pizdu mało. Tak jak samo, jak i oceny. Jeśli uda im się dzisiaj zdobyć 3 punkty, zamknij paszczę, Szpakowski. Przez internety straciłem cierpliwość
jak i oczywiście szanse na awans. Gdzie muszę teraz to wszystko nadrabiać. O, ładnie Hulk jakoś dziwnie podał. Dobra, Ramirez, strzelaj tego gola. Kuźwa! Jak ty strzelasz? No zeszła mu. Zaraz mu zejdą buty, jak mu je pościągam tam. Zobaczymy, czy na Bosaka mi strzeli gole. Kurde, nerwy mnie biorą. Mówię wam poważnie. Oj, 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 oj. Niedobrze. Źle podał to i to kompletnie. Do kitu. O, fajnie, że mi podał. No co mnie pchałeś tutaj? Ramirez! Ty mnie naprawdę nie wkurzaj. Jak ty mogłeś z takiego bliska spudłować? No udup, już drugi raz. Co, też cię wkurzyło to, że straciłem internety na 2 godziny? Ja cię rozumiem doskonale, ale no nie musisz mi z tego powodu jeszcze pudłować, no. Kurde, Alves, broń się. Dobrze. Ulk. Trzeba będzie dośrodkowienie zrobić, bo idiota wychodzi z tym. Proszę, Ramirez powtórzył swoją historię. Brawo. Super. 9. minuta, znowu 9. minuta. I Ramirez pięknie tańczy, a debil zrobił najgorszy błąd życia. Wyszedł bramkarzem, a on se po prostu na kopniaka, na luzaka strzelił. Dobrze, jeżeli jeszcze mi z 5 bramek strzelisz, to może mi humor się poprawi. Ale ładnie, ładnie ogólnie. Starają się, podaj to. No to już mam wygraną gwarantowaną. Bo to jest bardziej niż pewne, że ja to wygram. Przecież on nie umie grać. Wyjdź, no. Dobrze, Jefferson. Oddal się trochę. I teraz wykop to. Dobrze. Żeby jakoś się poustawiali. O, 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 o. Ulk, ulk. Szansa! Znakomicie to obronił. Oj, 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 oj. O, rożny. Idealnie. W 13 minucie i 13 sekundzie będzie rożny. No przewijaj tą powtórkę! No co się patrzysz na swój fail? Tak cię to bardzo zachwyca. Dobra, dośrodkuj to, Ronaldinho. Ło, jak Ramirez znowu pierdolnął. Taki huk słyszałem z tej główki, że ja myślałem, że już kurde z artylerii wystrzeliwują. Ale ładnie Ramirez znowu. Co? To nie było z główeczki? Jak on pierdolnął? Moja głowa jest już tutaj kompletnie mała. Jak on to zrobił? Kurde, Ramirez, piłkarz dnia, normalnie nie ma co. Już 3 razy mnie dzisiaj powalił. A raczej 2. Oj, 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 chyba też się prosi o gola. Ej, co lagujesz? No, na pewno byś trafił. Na pewno. Pff, to było dośrodkowanie, co za idiota. Albo podanie bardziej takie z góry. No przewijaj to. Wykop to. Właśnie, zapomniałem się wymienić ze znajomym za te żółte koszulki z Borussii za herb Brazylii. Kurde, bo mnie się akurat nie przydadzą takie koszulki. Nie mam całego składu Borussii. Kurde, ja przecież tego kolesia zjadę bez 2 zdań. No co to było? Coś ty zrobił. O, ale rożny. Okej, okay. To już się zamknę. Kurde, Willian. No nie udało mu się. Przejmij piłeczkę, dobrze. No to próbują cię wykiwać. O, Hulk chciał. Ale bramkarz wygrał to. Dobra, no przewijaj to. Rzut oka na statystyki i na liczbę strzałów w tym spotkaniu. Kurde, no nie wykorzystane, no trudno. Oskar! No kurde, znowu rożny. O, dziękuję. No on po prostu się prosi. On się prosi o kolejnego gola. No kurde, na co ty to kopałeś? Weź no, dogoń go. Ej, no kurde, ten to już chyba naprawdę jest naćpany. Tą FIFA. Dobrze, no, ale przynajmniej mam te 2-0 moje upragnione, które zdobyłem w poprzednim meczu.
Czyli tak naprawdę zaczynam od nowa. Kurde no. Podaj to, Dani Alves. Pięknie. Hulk. Ulk. Zobaczymy, może będzie trzeci gol. Dośrodkowanie. O, oj, nie wyszło, nie wyszło. Znowu mamy dość rożnego. Kurde, co on tak nam tu daje tyle tych rożnych? On po prostu chce nam dać już wygrać, bo no nie wygra tego, to jest pewne. Dobra, Willian, nie baw się. No dobra, ale przynajmniej tej piłki nie spieprzyłeś. Teraz no idźcie tam, no kurde, u dupy brazylijskie. Nie, jak wolisz. Okej, podał tam, gdzie nie chciałem. Dani Alves z daleka. O kurde, było niebezpiecznie blisko, ale ten sam Dani Alves, co w mundialu z Chile, też chciał z daleka pierdolnąć. Chciał. A no cóż, no nie ma, nie ma. Ale mamy te 2-0. Ja jestem zadowolony, mnie się humor już po prostu poprawił po tej sytuacji. Dobra, Willian, biegnij. No kurde. Paulinho! No kurde, co robisz z tą piłką? O, jakiś Gonalon. Fajnie. Ciekawe nazwisko, normalnie mnie to zaskoczyło i zafascynowało. A tego Showcrossa to ja znam. Więc wiecie. Ej, no bronić się. Ładnie. Ma jakiegoś Ruska na koncie. To widać. Ulk. Jezu, jaki idiota. Kurde, co za down. No walczę chyba z największym downem na tej FIFA. Nie, ja pierdolę. No dla Hulka to nie był problem strzelić takiego gola. No musiałem tak się zaśmiać śmiesznie, no bo to jest po prostu porażka. To nie wiem, co się ostatnio dzieje z tymi ligówkami, ale mam wrażenie, że cały czas mi się noby trafiają. I w sumie to nawet dobrze, ładnie obrona, bardzo ładnie. Ekstra. Ulk, biegnij. Tej, no, co zabieracie mi piłkę? Paulinho, dobra. Willian, no, biegnij, kurde, pchaj się z nimi. Mini czarne działo. Kurde, no, nie, nie udało mu się. Niestety. Gonalons. Jakieś śmieszne, no, rzeczywiście. Ale on robi cały czas podania górami. Z góry. Beach, please. Nie. Ten koleś to jest naprawdę jakiś rypnięty, to zdrowo. Żeby tak ze mną grać, no wstyd. Ładnie, no dobrze Dani Alves, o to chodziło, chociaż on cię wypchnął z tą piłką, ale ty żeś się bronił i oto... No Dani Alves, no kurde, co tak będziesz co chwilę tą piłkę wypychał? Niech mi poda jeszcze, to będę normalnie zjarany tym. O, chyba będzie szykował coś w stylu dośrodkowania, ale nie dla Jeffersona, on to wszystko wyłapie. Dobrze. No, kurde, spieprzył mi Ramirez podanie do Hulka. Dobra, Willian. Podaj to, może jeszcze czwartą petę strzelimy. No kurde. No czuję się, jakbym walczył z botem. Poważnie. Bo on to mi nic nie robi. Ja sobie po prostu go jadę jak chcę. I trzy gole mam. Dobra, Dani Alves. Pójdź sobie, pobiegnij. Dośrodkujesz. Dośrodkowanie. Oj, było bliziutko. Dobrze. 3-0. No jestem zaskoczony. Dwa razy Ramirez i raz Hulk. Ale Ramirez pokazał ponownie klasę. A Hulk po prostu zrobił to, co do niego należało. Czyli strzelił w tą pustą bramkę. A teraz niech jeszcze popatrzy na powtóreczki, żeby go bardziej upokorzyć. O, z moją Brazylią nie wygrasz, panie. O, ładnie tutaj Ramirez pokazał styl. Z tego kopniaka, z takiej półprzewroty. Nie wiem, co to było, ale no... Ja jestem zaskoczony tak czy siak. Dobra, Ramirez, dość już zrobiłeś. Pójdź na sowity odpoczynek, zasłużyłeś sobie na to. I za ciebie wchodzi Aleksandre Pato. Ktoś jeszcze? Ktoś jeszcze chętny na wymianę? Czy... Nie. Skoro Aleksandre Pato, Jefferson, Thiago Silva, kogo by tu mógłbym zmienić?
Dobra, na razie niech starczy tyle, co zrobiłem. Dobra, Ramirez, Czarna Mamba zrobiła dużo. Teraz niech wykaże się Aleksandre Pato. Żeby w tym meczu padło jeszcze więcej bramek. Jo, i padnie, panie Szpakowski, spokojnie. O, 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 widzicie, wychwycił piłkę. To coś świadczy o nim. Tej, no co faulujesz? No i patrz, przez tego idiotę, kurde, źle tą piłkę usnąłem. Co za palancik. No brać mu tą piłkę. Walczymy z największym nobem chyba w tej Ultimate Team. Dobra. Klement, kurde. Świetne wejście w wolne pole. No zobaczymy, czy dostanie piłkę. O, i podał mi przy okazji. Pięknie, pięknie. Kurde, miałeś tą piłkę prawie. Dobra. Weź no, podaj to. Złe podanie i strata w środku. Ronaldinho, pięknie. Sandro Pato. Tu mu podaj. No oczywiście spieprzył, bo za mało siły w to włożył. Te co lagujesz? Co mi tu lagi tworzysz? Jak będę chciał, to mi możesz lagować, ale i tak nie lubię lagów. No Pato! Znowu miałeś... Kurde, podawajcie lepiej. Tej, David Luiz, wykop to. O kurde. No nie, no panie, mocniej mogłeś to strzelić. Miałbyś szansę na gola, ale no spieprzył taką okazję, że to jest po prostu katastrofa. Ja coś kombinuję. Zgret, rąbany. No, wcale nie jest taki interesujący. Dobra. No, William, podaj mu to. No, co wy podajecie tak ostatnio źle? No, no tak, tak przeszedł. Mhm. Dobrze, Jefferson. Ten to jeszcze nic nie puścił i miałem nadzieję, że nie puści. Ale patrzcie, teraz zaczął grać nieco defensywniej i ofensywniej jednocześnie. Podanie w tempo, ale nie udało się. Kurde, no. Wykop to. Czy coś zrób, no. A, no, lama jak nic. Masz trybuny gwiżdżą na tego przeciwnika mojego. Jest katastrofa. Zwątpili w ogóle w sens przychodzenia na ten stadion. No i dobrze. Dobra, Pato. Pato. A strzelaj. O kurde, co ty robisz, Pato? Nie, on to dotknął. Boże, co za idiota. William! Bo cię zmienię zaraz. To było szansa na dośrodkowanie z rzutu rożnego. A ty to po prostu sobie spieprzyłeś. Dobrze, Aleksandre Pato, pierdylnij. No i znowu obronił, no kurde. Ale teraz jest nasze. Dobra, biegnij, Afro. Dobrze, szybkie Afro. Tu podaj. Paulinho, dośrodkowanie. Jezu, byłoby. Niewiele brakowało, a byłby już piękny czwarty gol. I tak już mamy za dobrze, trzy gole. On tego nie nadrobi, on nawet nie umie grać. Dobra, wykop to, no wykop to, Marcelo, dobrze. Podaj mu to. I pięknie. No biegnij, Pato. Kurde, no nic nie zrobiliście, tak jakbym chciał. Co wy odpieprzacie? To mnie zastanawia. Dobre przejęcie, brawo. Coś... jak przejął. No, David Luiz, kurde, co ty robisz? Ale mu piłka zeszła, więc w sumie z drugiej strony dobrze. Dobra, to był Marcelek jednak. Dobrze, William podał. Okej. Nie z kapitanem Brazylii. Nie da rady. Jest zbyt dobry. No, pchać się, bronić się. Hulk. I Aleksandre Pato, biegnij. Teraz masz szansę na gola. O proszę, co to było? I czwarty gol. Pato wykazał się sprytem. Nie będę tu krzyczał, bo to nie był aż tak epicki gol, ale zrobił to. No trzeba było z daleka pierdnąć, no bo to było tak banalne. Nie no, koleś mi ewidentnie daje wygrywać. Jakby nie te internety, to już bym był dzisiaj w sumie już
ósmej lidze. Ale tak to jeszcze posiedzimy. Dobrze, Paulinho, Willian. Kurde. O. Próbuję cały czas atakować, ale mu to nie wychodzi w dalszym ciągu. Zawodnik nie może podnieść się z boiska, ma problem z mięśniem. Nie, z tym sobie da radę Jefferson. Szanse na wygraną są już praktycznie zerowe. Oczywiście. Zobacz dalej, co się stało z trybunami. Zamilkły. No i dobrze. Nie. To jest po prostu śmieszne to, co on tu robi. Czytelne podanie, zbyt czytelne. O ile coś tu w ogóle robi, no. Podaj, dobrze, z główeczki pięknie. Aj no, podanie niewłaściwe. Nie strzelisz z daleka, nie jesteś mną. Ty byś w życiu nie umiał strzelić z daleka. Dobra. Oj, 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 uważać. Ładnie, Dawidek, pięknie. Idealnie. Spójrzmy na statystyki rzutów rożnych. No i ładnie, pięknie. Jest okazja. Wohohoho! No, miałby honorowego, ale nie ma. Więc pewnie już jest podłamany do takiego stopnia, że już po prostu go wszystko bierze. Dobra, dośrodkowanie. Kurde, coś ci nie wyszło. Robi. No, Ronaldinho na pustą bramkę, idioto. Dobra, ostatnia minuta. Kilka meczów, ale jeśli utrzymają wynik do końca tego spotkania, awans będą mieli w kieszeni. A pierdli na koniec, Pato. O kurde, jak to się odbiło od niego. No bo to była dość duża siła rażenia piłki. Tej, no, którą wykopał Pato. Dobra, tu podaj. I dośrodkowanie. Ło, Paulinho, ładnie, ładnie, chciał strzelić. To było widoczne na... Po prostu od razu, jak już wykopał tą piłkę, to wiedziałem, że chciał to zrobić. Dobra, sędzia gwizda, już jest 4-0. O, on tu gówno zrobi. O, co się patrzysz, kurde, ryj jak bobasek normalnie. Oj, brawo, 4-0. A w sumie dzisiaj to jest 6-0. Więc skopaliśmy tym dwóm użytkownikom tyłek. Brawo! Gwizdać na nich! Bu, żal! Dobrze, pięknie. Zajebiście. 4-0. Za łatwy ten mecz był. Hulk, piękna ocena. No chociaż powinien mieć też Pato. I 3 punkty dla mnie. O, proszę, i mamy awans pewny. Teraz wystarczy, że zagramy następny mecz. No ale to już raczej jutro. I jak go wygramy, to wiadomo. Ósma liga, tytuł i dużo końców. Dobra, tak czy inaczej, dziękuję wam bardzo za obejrzenie następnego odcinka. Właściwie przedostatniego, zanim skończę 9. ligę i zrobię przerwę od FIFA. Kiedy będziemy robić kolejny odcinek Funny Moments z FIFA 14, Liga 9. Dobra. O, Oskarek tu ma jakąś kontuzję, ale akurat mam tu taką fajną, bardzo przyjacielską kartę do wyleczenia. Dobra, co ci dam dolega? Nóżka. No to nic nie mamy, ale ci możemy to dać. Więc bądź zadowolony z tego i... Dziękuję bardzo za obejrzenie tego mecza. Jeżeli wam się spodobał, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I patrzcie, no i kurde, mam tą przegraną. Jakbym nie stracił neta, to bym kurde już miał dwa mecze z głowy i ósma liga wielce przywitana. Dobra, tak czy siak, na razie, cześć, yo!